Siema, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Jeżeli znasz ten wstęp, to znaczy, że jesteś stałym widzem, ale możesz go znać i nie subskrybować. Więc jeżeli nie subskrybujesz, zasubskrybuj, jeżeli jesteś nowy, Przepraszam, to było straszne, mi się odbiło podczas wstępu. Więc jeżeli jesteś nowy lub nowa, też zasubskrybuj, ale po tym co się tutaj wydarzyło. No, 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 sam bym chyba nie zasubskrybował. Co zrobić? Jednak, jeżeli chcecie zrobić coś fajnego dla siebie i dla mnie, to robimy zakupy na ergol.com z kodem koza 7... E, znaczy, z kodem koza macie 7% zniżki. E, dramatyczny wstęp. Dramatyczny wstęp, ale umówmy się, czy ktoś spodziewał się czegoś innego? No, no nie. Zatem, e, w związku z tym... E, przejdźmy dalej. E, słuchajcie, co mogę powiedzieć? Walter... E, został wypożyczony, czy też Walter, bo to Niemiec e, My dostajemy nagrodę za pokonanie Szalkę w Pokalu, fajnie Fajnie, że na szalkę trafiliśmy, no bo to jednak umówmy się Nie jest największa konkurencja, e, więc cieszy mnie to, że tutaj e, Akurat na nich wypadło e, Tymczasem mamy animację prawdopodobnie tego, że, że sprzedajemy zawodnika e, Dobrze, że nie dostaliśmy animacji, że kupujemy Paul Sena, nie, Który jest u nas w klubie i że przychodzi i my się dziwimy, że go kupiliśmy, chociaż to jeszcze miałoby sens o tyle, że wtedy Jusuf Paulsen byłby jako zawodnik, który, wiecie, podpisuje nowy kontrakt, coś tam, coś tam. Jeden błąd tylko jest popełniony przeze mnie w tych wypożyczeniach i na to rzeczywiście muszę zwrócić uwagę, bo wy mi o tym pisaliście, że lepiej je samemu negocjować, bo w innym wypadku to my pokrywamy. Koszty zawodnika, w sensie widzieliście 100 do zera, więc to jest fajne. To trzeba przyznać, że jest fajne, że gra nas w tym momencie karze w jakiś sposób za. nie powiem, że za lenistwo, no ale za odpuszczanie tego typu. Uważam, że to jest naprawdę bardzo dobre. Patrzę sobie na skład, patrzę sobie na Squad Hub, bo jestem ciekawy, czy może jeśli chodzi o development, nie rozwinął nam się już nasz szruder Rozwinął się zatem, zobaczmy, słuchajcie, bo to. To będzie skok oceny i to jest skok oceny Do 68, bardzo mnie to cieszy No i teraz rozwijamy go Jako ball playing Defendera po prostu, czyli rośnie obrona Ale rosną jeszcze te walory, które sprawią Że nie będziemy mieli tutaj do czynienia Wiecie, z kawałkiem drewna I to jest dla mnie bardzo istotne Chciałbym ogólnie zrobić z niego obrońcę, wiecie, mogącego grać Na wszystkich pozycjach W miarę szybkiego, dobrze czującego się Tak jak mówię, z piłką przy nodze I tak dalej, i tak dalej, zatem zarówno goalkeeper Jaki ten zawodnik zostaje Wypożyczony, no i wrócą do nas ci piłkarze, podpiszą dłuższe kontrakty na wyższe pieniądze i zdecydujemy co dalej. Tymczasem gramy z Hertą, jest zmiana w składzie w porównaniu z poprzednim zestawieniem, bo mieliśmy Witika w podstawowej jedenastce, który nawet zdobył gola. Cieszę się ze zwycięstwa w Berlinie, ale to wszystko trochę blednie, patrząc na to, co się wydarzyło, a mianowicie kontuzja natana Ake. Piłkarza, który jest u nas wypożyczony i piłkarza, który z tego wypożyczenia wypada nam na 4 tygodnie, co jest naprawdę fatalną informacją, e, bo tu jesteśmy oktober. No dobra, czyli jeszcze coś tam pogra? E, no bo nie mamy tu mistrza świata nieważne. Ale ogólnie rzecz biorąc, jest to, jest to informacja bardzo, bardzo zła. Zatem po pierwsze, to co istotne, przechodzimy sobie tutaj do składu. No i za Natana Arkę, no właśnie kto ma wskoczyć, bo po pierwsze, mógłby wskoczyć nasz kapitan, ale tu pojawi. O, ty jesteś lewonożny. Panie Shredder, ja pana lubię jeszcze bardziej. Mógłby wskoczyć nasz kapten, ale tu pojawia się jeden problem, że tu potrzebujemy zawodnika lewonożnego, a zarówno Witik, jak i Oxford to nie jest ta pozycja. Zatem mógłby wskoczyć tu Felix Ale to jest piłkarz, którego jestem maksymalnie niepewny Ustawię go tu, ale przyznam szczerze Zupełnie nie czuję jakby e, zaufania do tego, co się ma tutaj dziać Wskoczy do składu Reszbę Czaj e, Bo tak naprawdę nie mamy tu zbyt większy, wielkich możliwości No mógłby wskoczyć ten lewy wahadłowy Bardzo mu życzę dobrze, ale chłopak musi odejść W sensie, że i on nie będzie wypożyczony To z tej drużyny naprawdę e, niewiele... Niewiele będziemy w stanie wykrzesać, znaczy, on nie będzie w stanie do tej drużyny się dostać. Do tego zmierzam. Zobaczmy, co tam się dzieje. I raporty, raporty. Jeszcze raz, raporty. Zobaczmy, czy tutaj znowu dostaniemy jakieś super dziecko niemieckiej piłki. No. Ten ziomeczek wygląda naprawdę obiecująco Eem, No dobra Aczkolwiek tak bez nadziei Będę brał tych gości A potem będziemy robili taką wiecie Twardą już e, twardą, Twardy już odsiew w szkółce Jeżeli ktoś w jakikolwiek sposób się nie będzie nadawał No to nara e, Zobaczmy co z tobą możemy zrobić No ty teraz się musisz nauczyć kopać piłkę w Celnie w kierunku bramki Ale są perspektywy Jeśli chodzi o perspektywy to dalej to tak ty idziesz sobie na tego RWB, bo jestem bardzo ciekawy, co z tego wyjdzie. Jeżeli chodzi o ciebie, ty do nas dopiero co przyszedłeś, ale raczej napastnikiem, to ty nie będziesz. Ty nie będziesz na dobrą sprawę nikim. W sensie to jest 15 latek, ale patrząc na ten rozwój, rozkład, przepraszam, to to nie ma większych racji bytu. Zmieniamy go na prawego skrzydłowego i zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale tutaj nie widzę, nie, nie widzę zbytnio potencjału. Za to tu sytuacja wygląda całkiem ciekawie z tym ramkarzem. Zatem proszę bardzo kolego drogi, yy, używaj trochę swojej nogi, bo musisz się nauczyć piłkę wyprowadzać, ale wygląda to nieźle. Jeśli chodzi o ciebie, to kolego tutaj nie ma przyszłości. Jeżeli chodzi o ciebie Moretti, byłeś tutaj, bo znam twoich braci, ale muszę być z tobą szczery. Nic z tego nie będzie. Yy, bardzo mi przykro. Yy, no, i na razie zostają ci, którzy mają jakiś tam potencjał, którzy mają jakąś tam. E, którzy mają przynajmniej jakieś tam cień szansy na przebicie. E, czas na spotkanie ze Stuttgartem, a my, słuchajcie, ci chcemy, ci chcemy. Jesteśmy na ósmym miejscu w tabeli Bundesligi. Beznadziejne jest to, że ta tabela nigdzie nie jest jakby tak przykró przykrócona, pokazana, jak to było w zeszłym roku. Ale e, to, co jest istotne, słuchajcie, mamy punktów 16: Frankfurt. Ma więcej, bo 20, ale to nie jest taka odległość, która jest nie do zrobienia, szczególnie, że jesteśmy tak naprawdę na początku sezonu i e, gdyby udało nam się ich dogonić, no to byłoby pięknie, nie? To byłoby naprawdę fantastycznie, e, zagrać w Europie po pierwszym sezonie Augsburga to byłoby coś, e, ale do tego potrzebujemy zwycięstw i m.in. na to liczę w starciu ze Stuttgartem. Rozmawiamy sobie z mediami, motywując zespół, chwaląc czy też utwierdzając zawodników w przekonaniu, że w nich wierzymy, no bo trzeba przyznać, że w tę drużynę naprawdę wierzyć można. Ona wygląda naprawdę dobrze i. Tak jak e, mówią ostatnie słowa, z tym się zgadzam, jesteśmy gotowi na Stuttgart. Swoją drogą, e, przypomniała mi się jedna rzecz, widząc tę tabliczkę z napisem Menadzer, e, e, bo prawdopodobnie ten odcinek jest nagrywany trochę do przodu, ale już widziałem te komentarze, więc no, myślę, że dalej się pojawiają, więc odpowiadając na nie... Kariera będzie w języku polskim, ale dopiero kolejna. Muszę pobrać na nowo grę z innej wersji, a kiedy to zrobię, na 100% stracę savey, więc chcę zakończyć karierę na tym kanale, żeby być pewnym tego, że, że nic nie stracimy. W sensie, tą karierę chcę zakończyć, żeby być pewnym, że nic nie stracimy, a nie wiem, co będzie z karierą Polandinio, One muszą być, muszę je poprowadzić w miarę równolegle. Żeby ewentualnie nie zagrozić karierze Polandinio, to jest duże wyzwanie dla mnie No ale zobaczymy, czy uda mi się mu czy uda mi się mu sprostać, tymczasem patrzę i zastanawiam się, jaką zmianę, czy jest w ogóle jakaś zmiana, którą chciałbym zrobić? i Jest. W tym meczu zagramy ze Schröderem, ale bez naszego kaptyna w ten sposób, znaczy, ale bez Feliksa z naszym kaptynem. W ten sposób, no, a skoro gramy z kaptynem, to kaptyn musi mieć e, armband. Dobra. E, szybka symulacja meczu z Stuttgartem. Remisujemy. Ja go strzela bramkę. Szomorodów strzela bramkę. A nasz kaptyn wcale nie wypadł jakoś brawurowo dobrze. Więc e, to jest na pewno element, nad którym trzeba się będzie mocno zastanowić, e, co z nim zrobić. W sensie. To jest doświadczony zawodnik, to jest fajny zawodnik, ale, 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 no właśnie, tych ale jest sporo, a mini-mignęły chyba mecze. E, jeżeli dobrze widzę i chciałbym to zobaczyć. Czy ja dobrze widzę? Nie, nie, nie są, jednak nie ma mistrzostw Świata. Już, już myślałem, już chciałem. O, już, już. A, już byłem, już, już, już byłem gotów chwalić i, i mówić, że pięknie, no ale niestety nie. No nic, trenujemy e, i zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało. Zatem, lecimy sobie tutaj na spokojnie. E, tak naprawdę, w tym momencie, to zrobimy sobie jedną rzecz na tę chwilę. E, a mianowicie, e, najpierw odpowiedzmy na wiadomości, bo tu mamy kolejny raport, e, są oba, albo w sumie sprawdźmy go sobie. E, dziękuję. Dziękuję. Tamto 93 mnie troszeczkę odstręczało od tego, e, od tego juniora. Zobaczmy sobie jeszcze Polskę, chyba, bo Polska nam została. Tak jest. E, więc zobaczmy tutaj tego pana. Okej. Okej, okay. okay, niech będzie. Normalnie bym nie wziął, ale już jak polski scouting, to, to weźmy, zobaczmy, co się tutaj dzieje jeszcze. Będziesz grał więcej. You are doing great. I. I... Czekajcie, bo ja ten. Tak sobie wiecie, co strzeliłem w odpowiedź, w sensie nie czytam nawet tego. E... A, czyli to jest po prostu. E... To jest po prostu to na strojach w zespole. Dobra, bo już myślałem, że coś nowego, ale, ale nie. Zatem teraz sytuacja wygląda w ten sposób, że yy, mamy dosyć sporą przerwę. Ja się zastanawiam, czy my tej przerwy. Oj, to nie to chciałem kliknąć. Czy my, to, czy my tą przerwą jesteśmy zainteresowani? Bo, no, bo, no bo chyba możemy ją sobie pominąć. Więc skoro tak, to zrobimy w taki sposób, że. Będziemy sobie teraz pomijali treningi przez chwilę i interesują nas tylko i wyłącznie wiadomości. Więc jeżeli będzie zatrzymany kalendarz, to tylko przez wiadomość. Ok, bo, bo teraz było tak dużo czasu, że nie widzę sensu, żebyśmy tu spędzali czas. Dobra. Skład jest gotowy. W ten sposób wychodzimy na Freiburg? Nie. Zaryzykuję, podejmę ryzyko, słuchajcie. To jest sezon, w którym chcę podejmować ryzyko. Zatem, skoro chcę je podejmować, to tu wyjdziesz, Shredder z Witikiem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Eee, żadnych więcej zmian nie przewidujemy. Ale Shredder z Witikiem wychodzą na ten mecz, na wyjazd i przegrywamy 2 do 1. Patrzymy na oceny. No, nie był to ich mecz, no nie był to ich mecz, było to duże ryzyko. Następnym razem, jeżeli chcemy tak wyjść, to albo trzeba ich jeszcze zabezpieczyć jakimiś dodatkowymi zawodnikami po bokach, albo po prostu nie są jeszcze na to gotowi jakby nie ma co się tutaj nie ma co się tutaj na to obrażać mówimy o naprawdę młodych zawodnikach, więc więc po prostu no, no było to ryzyko, tak z, z, przed tym spotkaniem powiedziałem otwarcie, że tutaj może się to równie, różnie skończyć, gramy teraz z Werderem, zobaczmy co się tu dzieje mamy wycofaną ofertę prowadzenia reprezentacji ale to mnie nie interesuje w ogóle I Jusuf Poulsen nie zagra w tym meczu z jakiego powodu nie zagra w tym meczu? Czemu Jusuf Paulsen nie zagra? Przecież zagra. To czemu ma nie zagrać? Nie rozumiem, a nie dostałem wcześniej informacji o powrocie na Tanaakę. Co jest dosyć kluczowe dla mnie, jako trenera na przykład. Trochę, trochę nie rozumiem, co się dzieje. Dobrze. Zagra Ryj czaj. Paulsen zacznie na ławce. Nie wiem czemu, ale zacznie na ławce, bo chce zobaczyć, co się wydarzy. I co, nie wpuści mnie? No, wpuszcza mnie. Nie rozumiem. Wygrywamy w tym spotkaniu. Berisza strzela, Krunitz strzela. No dziwna sytuacja. Felix zagrał dobre zawody. Nathan Ake też. No to jest element, który kurczę wprowadza dużo pewności do tej drużyny, no nie? Eee, trzeba powiedzieć, że no, jednak Nathan Ake to jest zawodnik, który podnosi tak jakość tego zespołu, no że nie mam pytań. No dobrze, tak czy siak. Eee, na razie nie możemy nic więcej zrobić z nim poza wrzuceniem go sobie tutaj. Felix, 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 Felix wskoczy sobie tutaj. No i to jest na razie to wszystko, co chcieliśmy zrobić. Więcej zmian nie przewidujemy. No i chciałbym, słuchajcie, zrobić jedną rzecz, w sensie spróbować zrobić jedną rzecz. Czy to się uda? Wątpię, ale mamy taką możliwość, więc to zróbmy. E, chciałbym spróbować wykupić na W sensie wykup nie stanowi znaku zapytania. My wiemy ile on kosztuje, klikamy po prostu to e, i 18 milionów jesteśmy zainteresowani. Pytanie tylko, o jakich pieniądzach mówimy? Nie może on zarobić więcej niż 40 tysięcy. Tak jak powiedziałem e, w przypadku Poulsena. Poulsen jest najwyższą granicą. 40 tam było pół tysiąca coś e, cz, Znaczy 40 e, tak 40 500 euro coś takiego. Paulsen wyznacza górną granicę. Jeżeli on się na to zgodzi, ja będę przeszczęśliwy. Możemy zaproponować ci nawet pięcioletnią umowę na ten, byśmy szczęśliwi i dumni, że ktoś taki jak ty jest naszym zawodnikiem. No ale to jest nasza propozycja. Pro, to jest propozycja nie, niemal identyczna, e, jaką dostał. E, Paulsen, tylko tu jest jeszcze bonus za podpis Więc to się nie uda, słuchajcie To się nie uda, no bo niestety My mamy swoje granice finansowe I I to się nie uda Szkoda Szkoda, wiemy w takim razie, że on od nas odejdzie Po, po styczniu Znaczy w przyszłym roku i, i, i tyle no. Fajnie, że Fajnie, że mamy przynajmniej, wiecie To ustalone że nie jest możliwe podpisanie go. Jedyne rozwiązanie, które wchodzi mi w grę, to awans do europejskich pucharów. Gdybyśmy jakimś cudem dostali się do Europy, no to to stanowczo podnosi jakość naszego klubu, w sensie jakość i status finansowy i wtedy rozmawialibyśmy na ten temat. Na razie jednak skupmy się na meczu z Hanowerem, ponieważ tutaj musimy zrobić drobne zmiany. Ofensywka nam się lekko zmęczyła, zatem... Yy... Zagramy zupełnie innym systemem Troszeczkę zaskakując wszystkich Ale zagramy na jednego napastnika e, Wydaje mi się, że wyjdziemy tutaj ustawieniem 5-4-1 e, znaczy e, Mocno defensywnie, ale, ale mamy pod to akurat graczy Więc tak, Poulsen na ataku W środku pomocy... E, Czemu nam tu... A, bo mamy za mało zawodników, żeby nam zaproponowało kogoś innego. Dobra. W środku pomocy zaraz ustawimy na razie Jago Schulz. Prawa strona Gumny. Tutaj może być Majer, skoro nam go proponuje. W środku obrony zagra sobie Shredder I tu zapraszamy ciebie. I w ten sposób wyjdziemy. Świetnie. I dalej pomoc. Kaliguri wystąpi sobie tutaj. I wydaje mi się, że Krunicz będzie tym, który mimo zmęczenia będzie musiał zagrać Nathan Ak za Oxforda i tutaj Berisha zostanie, bo to jest nasza opcja ofensywna, jedna z niewielu Zastanawiam się jeszcze, gdzie jest... Eee, tu jest Proft No to tak zagramy tak zagramy Kaliguri. Nie chcę Kaliguri go dawać. Tak jak im dłużej o tym myślę, tym bardziej nie chcę. No to resby czaj. Dostanie swoją szansę. W taki sposób wychodzimy na to spotkanie. Zobaczmy, jak będzie wyglądał ten mecz. I przegrywamy pokarnych. Kurczę, byłem przekonany. Szczerze, byłem święcie przekonany, że ich pykniemy. Że będzie 1 do 0, coś takiego. Że wyjdziemy tak trochę defensywnie, ale że ich pykniemy. Niedobrze, bo odpadnięcie z pokalu może mieć e, bardzo przykry wpływ na odbiór naszej osoby w oczach zarządu. E, I zaraz się dowiemy, jak to będzie wyglądało. Na razie porozmawiajmy z naszymi zawodnikami. E, gadamy z Majerem i gadamy z Felixem, No ale to był fatalny występ całej drużyny. Jeżeli z takim zespołem e, przegrywamy, to... No trzeba sobie spojrzeć w oczy i powiedzieć, że nie byliśmy tego dnia wystarczająco zmotywowani, bo piłkarsko, no to jesteśmy zespołem lepszym. Ale po prostu to są starcia, w których um, te zespoły gorsze wychodzą mega zmotywowane i, i, i wychodzą, wiecie, przygotowane do tego meczu na 100%, bo to jest ich jeden z najważniejszych meczów w sezonie. Wow, dobry junior. A dla nas, no to był taki mecz, że, że podeszliśmy do niego z dużym spokojem. No i, i było tego spokoju... Za dużo, a za mało po prostu Chęci i, i, i pokazania tego że, że jesteśmy lepsi i zwycięstwa ehm, Koniec końców Dobra, to wszystko wyrzucamy sobie do kosza Jeśli chodzi o te raporty hmm, Tego pana sprawdzimy Uuu, tego pana sprawdzimy e, Bo to był napra naprawdę dobry Junior Ej, muszę powiedzieć, że ten scout z Niemiec Wow Naprawdę tam dostajemy No, dostajemy dobre te raporty jeszcze zobaczmy tych juniorów, jak oni się tu prezentują e, już w szkółce. Ogólnie biorąc jak najchętniej, e, za niedługo... Gdzie jest ta szkółka? W transferach? staw A, w składzie, jest dobrze. No, tak to jest rozwiązane... No, średnio intuicyjnie, znaczy to jest sensowne, ale jest tyle tych nowych rzeczy, że nawet jeżeli coś jest sensowne, to nie pomyślę, żeby poszukać tam, gdzie to jest sensowne. Dobra, e, teraz tak, e, panie Czech, jesteś pan na zbalansowanym. E, patrzymy na Twój development plan, dajemy tobie to i Ty jesteś świetnym naprawdę prospektem. 65 zapraszam od razu do klubu. E, teraz tak, Ty jesteś na zbalansowanym, panie krupa. Uh, ajajaj! E, e, środkowy obrońca. Bo z tą fizycznością, środkowy obrońca e, i lecimy po prostu w rozwój obrony, I myślę, że nie będzie aż tak źle. E, dalej mamy Huna. E, zobaczmy sobie, Twój de development plan. E, no to tutaj, kurczę, też w środek obrony. Też w środek obrony cię ładujemy. Wydaje mi się, że to jest najbardziej sensowne e, i zobaczymy, jak to dalej wyjdzie. Pan Schmidt. Ma pracę pan Becker teraz. Zobaczmy. No, ty wyglądasz fajnie na tym RWB. Fajnie, fajnie, fajnie to wygląda. I ja bym Ciebie postarał się podnieść. Szczerze powiedziawszy, im wyżej, tym lepiej, moim zdaniem. W przypadku takiego zawodnika. Eee... Weźmy na razie RM i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, i jest ten Jung, słuchajcie, jest ten Jung. Jemu dajemy oczywiście plan rozwoju, podnosząc go jeszcze oczko wyżej, bo chciałbym, żeby to był RW na razie. Wydaje mi się, że to ma najwięcej sensu, żeby chociaż w sumie może nawet nie tyle RW, co ty po prostu postaw. Właśnie, na to. I, i, I będziemy się kierowali w tym kierunku. Tymczasem przenosimy cię do drużyny seniorów. Dalej jest Becker, który pracuje. Wagner, który pracuje. Bracia Wagner, ale oni nie będą raczej stanowili o sile tego klubu w przyszłości. Kolego, RW, ale ty niewiele potrafisz. No, no na razie rób to i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dalej jest Fischer. Zobaczmy, jak to tam będzie wyglądało niezła fizyczność, no to co, ciebie podciągniemy do napastnika i masz orać po prostu strzelanie, masz być taką dziewiątką, no i Krupa, kolejny Krupa, czyli tutaj bracia Krupa. Schodzimy, schodzimy z tobą, schodzimy kolego i zobaczymy, jak to wyjdzie. E, więc w ten sposób, albo w sumie nawet nie tu, tylko do CF-a schodzimy, żeby z cf e, żeby na CF-ie strzały poszły, a potem dać po. Dobra, e, więc to mamy zrobione. Naprawdę, fajni juniorzy nam się trafiają i to tacy mega fajni. E, z tego e, też powodu się cieszę niezmiernie, ale od razu tymi chłopakami trzeba się zająć. E, oni wszyscy. Jak jeden mąż, od razu idą na listę transferową. Też nie ukrywajmy, że korzystamy z tego naprawdę mocno, że e, fajnie działają te wypożyczenia. Zobaczcie, każdy młody, który jest wystawiony, niemal od razu dostaje e, ofertę wypożyczenia. No nie? w zeszłym, e, w, zeszłym e, w zeszłej FIFA trzeba było na to, mam wrażenie, czekać dużo dłużej. Dobra, gramy ze wcekeln, e, nie zmieniamy składu. Po prostu ci zawodnicy, którzy są obecnie, moim zdaniem, najlepsi, wychodzą i wygrywamy. Szomurodów i Poulsen strzelają bramki. No trzeba będzie się zastanowić nad Eldorem. Trzeba się będzie zastanowić. E, będziemy musieli zrobić tutaj podsumowanie jego występów. Aczkolwiek, no ja nie będę Was oszukiwał, że e, no, mając w głowie e, ten powrót, mając w głowie ten powrót Pepiego, e, naprawdę, no, no, tego Eldora jestem gotowy nie kupować. Wydaje mi się, że to jest najbardziej sensowne. E, no bo ten Pepi wróci i to jest zawodnik, który mam nadzieję, że w, w połączeniu z. Paulsenem będzie robił robotę. Na pewno jednak chciałbym e, kupić tego Berisha. Zobaczcie. Padły nam raz rozmowy z Berishą i my już go nie możemy kupić, więc dzyń, 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 dzyń. Numer 10 będzie zaraz poszukiwany, a teraz wpadamy w naprawdę e... On to chyba klauzula odstępnego została. Czy tam opcja wykupu się uruchomiła pewnie? Coś takiego. E, więc dzyń, dzyń, dzyń. A my mamy teraz Listopad, a oni w listopadzie go wzięli. Fajnie, dobra. Więc to co istotne, mamy trzy mecze, i pomiędzy każdym spotkaniem tylko dwa dni odpoczynku, więc tu zrobi nam się prawdziwy maraton. Zatem musimy dobrze ustalić drużynę, dobrze się ustawić i przygotować, żeby ładnie przetrwać ten, ten czas. Zatem w pierwszym meczu zagramy sobie ustawieniem z naszym kaptynem w środku obrony. I to jest jedyna zmiana, którą zrobimy. Z Bochum fajnie by było wygrać, wygrywamy i to jak piękna sprawa. 3 do 0: Obrona zagrała naprawdę koncert. To mi się podoba. I czekamy, czekamy, czekamy bo zaraz kolejny mecz dwa dni odpoczynku i jest Eintracht dostajemy propozycję za lewego wahadłowego fantastycznie, tylko to jest loan to buy, ja chcę żeby to był krótki loan bez buy'a ale to jest super, że że odejdzie od nas ten lewy wahadłowy, bo bardzo on potrzebuje tego on bardzo potrzebuje tego odejścia My nie rozmawialiśmy przed tym meczem z Tobą, chyba. Nie wiem. Dobra, szykujemy się w takim razie na kolejne starcie. No i zobaczymy, w jakim składzie wyjdziemy na Eintracht. Szybka konferencja prasowa. Mam nadzieję, że ona poskutkuje jeszcze tutaj fajnym wiecie, podniesieniem morale. I trust my squad. To jest prawda, że wierzę swojemu, wierzę w naszą drużynę, bo uważam, że ona jest naprawdę ona jest naprawdę dobra, ona jest naprawdę fajna I, 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 i the boys are working hard. No taka jest też prawda, więc tutaj nic nikogo nie okłamujemy, nikomu nie słodzimy też ponad miarę, wydaje mi się, że mówimy czystą prawdę. No dobrze, jeśli chodzi o to spotkanie, to oczywiście drobne odpoczynki są drobny odpoczynek jest wskazany i tutaj zamiast Oxforda zobaczymy sobie w tym meczu Feliksa. Nie, Witika zobaczymy w tym meczu. Witik zagra, tu zagra sobie Captain. Może zagrać. Zagraliśmy ostatnio dobrze, więc e, jedna zmiana tutaj e, i jedna zmiana w. Nie, nie musimy robić zmiany. Wygląda to dobrze. Fajnie by było z Eintraktem wygrać, ale to jest bardzo mocny zespół. No, i niestety u siebie to udowodnili. Mario Goetze strzela bramkę w 85. Minucie, dającą im. E, zwycięstwo, szkoda Liczyłem, że może uda nam się ich tutaj dorwać No ale patrzymy w standingsy, cały czas jesteśmy na miejscu dziewiątym Nie wygląda to źle e, No gdyby ktokolwiek dawał nam e, Taki wynik przed sezonem No to wszyscy wzięliby go e, Raczej w ciemno, kolejne dwa dni No i gramy z bardzo mocnym zespołem bo Borussia Mönchengladbach e, Ale Zobaczcie, to jest bezpośrednia okolica w tabeli. Zwycięstwo pozwoli nam awansować nad nich, więc byłoby to naprawdę miłą sprawą. Zobaczmy tylko, jak jesteśmy ze zmęczeniem. No, i tutaj widać, że ta kołderka na górze robi się troszeczkę krótka. No, ale na to już wpływu za bardzo nie mam. Poza tym, że w spotkaniu pojawi się Jung, i w ogóle zagramy w ten sposób. Spokojnie Prof, spokojnie, już tu naprawiam panowie, bo tu widzę, że się dramat jakiś zrobił, na, na, na spokojnie, eee, więc tak, Prof zagra sobie w środku pomocy, w ten sposób gramy, eee, Poulsen na szpicy, eee, ten Jung zagra jako RF, a nawet nie tyle jako RF, co jako RW, szukam mu pozycji, right striker mamy nawet, ale wiecie co, w sumie, dobra! Ryzyko to ryzyko. Tu zagra gumny. Pięknie. Ty zagrasz na RW, Jung. Super. Ja go gra? Świetnie. I brakuje nam jednego zawodnika. Na pewno robimy tutaj takie zmiany. OK. I tu. come i wejdzie sobie reszbę czaj no i super e, to będzie mecz, który zrobimy sobie w symulacji e, więc zrobimy to w ten sposób long ball, direct passing, tak zrobimy ale wężej zagramy e, i chciałbym, żebyśmy tylko tutaj e, przeszli do pressingu po stracie piłki Kornerach, tak. Tutaj tak. Zobaczymy, słuchajcie. Eee, zobaczymy. Jeszcze chciałbym tylko zobaczyć ja, e, czy mamy tutaj fajną ławkę rezerwowych. E, Berisze musimy zabrać ze sobą, e, więc weźmiemy go sobie tutaj. E, I poza tym jest ok. No ten Jung zadebiutuje. Bardzo jestem ciekawy, chłopaka, jak sobie poradzi. No to co? Oglądamy spotkanie, zobaczymy, jak to wyjdzie. No i dobra. Patrzymy w takim razie na to, jak nasza drużyna sobie poradzi w czerwonych koszulkach. Zaatakowali dosyć mocno rywale od samego początku, ale Udało nam się w miarę zabezpieczyć to wszystko, że. że no, piłki mi nie odebraliśmy, ale te szeregi były na tyle zwarte, że nikt nie mógł się przycisnąć. Zobaczmy, ładnie, teraz ta piłka zmierza w kierunku bramki rywali. No i Paulsen stanął oko w oko z zomerem. No, ale ten fantastycznie e, zachował się na linii, jak tu zresztą Szwajcar ma w zwyczaju. Potem uderzenie po uderzeniu na drugie, i znów bardzo dobra interwencja e, bramkarza, gości w tym spotkaniu. E, ja obserwuję sobie przede wszystkim zachowanie piłkarza z numerem 3, czyli Witika, e, no bo to jest jednak najniżej oceniony z naszych obrońców. Patrzymy w ogóle na linię defensywy, która. No, w tym momencie wygląda na bardzo zmęczoną. E, mam nadzieję, że będziemy w stanie jakkolwiek dowieść e, przynajmniej taki stan kondycji do końca pierwszej połowy. Potem będziemy coś starali się łatać. A na razie, połsen okradziony z futbolówki. Teraz poszliśmy tym presem po utracie piłki. To bardzo nas eksploatuje, a nie jest to pres dobry w sensie: e, no, jesteśmy w stanie doskoczyć do rywali, ale nie odbieramy im piłki, więc e, tracimy wiele energii. A niestety nie przynosi to takiego rezultatu, jakiego byśmy, życzyli. jakiego byśmy sobie życzyli. Teraz akcja prawą stroną. Ładnie. Skierujmy piłkę teraz do środka. No, bardzo koronkowo, bardzo koronkowo. Szkoda tylko, że bez gola. E, prowadzimy w tym meczu grę. T tego jestem pewien. No, ale z samego prowadzenia gry nie dostaje się trzech punktów. E, tu trzeba udokumentować to jeszcze bramkami. Zatem zobaczmy. Ja go ładnie z Paulsenem. Ta akcja się zaczęła zawiązywać. Brazylijczyk do środka. Uderzenie słupek chyba, ale dobija prawd. No i mamy bramkę na 1 do 0. Jung, ten młody gra z numerem 8. To jest moje niedopatrzenie. Zapomniałem mu go zmienić przed meczem. E, jak na razie cichy występ, mam wrażenie tego zawodnika. Tak. Nic jakoś brawurowo nie zepsuł, ale też trochę nie miał co zepsuć, bo e, chłopaki go mijają raczej, tak jakby do końca mu nie ufali. E, no ale dobrze, słuchajcie, prowadzimy jeden do zera. To cieszy mnie bardzo. Przerzucenie do tego Junga. E, jednak piłka do niego finalnie nie dociera. Mimo wszystko utrzymujemy się przy niej! Ryżby czaj! Ej, co wchodzi? To muszę przyznać, że on naprawdę robi robotę. Okej, okay, musimy troszkę odpocząć, bo... znaczy odpocząć. E, Trochę pozmieniać, bo już, bo już tutaj czuć, że, że ten zespół naprawdę mocno obrywa kondycyjnie, więc na boisku pojawi się Schulz. No i najbardziej zmęczonym z całego tego zestawu wydaje się być Natanake, zatem on jest pierwszym kandydatem do zejścia. Eee... I zmienimy się w ten sposób, więc ta lewa strona dostaje busta. Eee... Schroeder na boisku się też pojawi pewnie, e, ale to za chwilę. Na razie. Kurczę. Na razie grajmy tak, jak chociaż jest 2 do 0, więc już możemy myśleć o zmianach. E, więc skoro możemy, to zostawmy Ciebie tutaj, Ciebie podnieśmy tutaj, a Ciebie zmieścimy do środka pomocy. O, idealnie, świetnie. No i tu wejdzie sobie Kaliguri. Pyk. Dobra, więc trzy zmiany. E, zmian będzie jeszcze, zrobimy jeszcze jedną turę zmian, bo zostały nam dwie. E, więc możemy je wykonać to bardzo mnie cieszy, że możemy tutaj sobie jeszcze, wiecie, dodać e, więcej piłkarzy e, Ale niech jeszcze, jeszcze, tu, niech to chwilę potrwa, może jeszcze jedną bramkę dołożymy, no wtedy to będziemy już bardzo spokojnie o wynik. Zobaczmy, uderzenie zablokowane, prawda? ale e, jest rzut różny. zbieramy to, Rezbe czaj zablokowany, jeszcze gdzieś tam próbowaliśmy, wiecie, wjazdu e, w pole karne z podaniem, to się nie udało, ważne, żeby nas teraz nie skontrowali, bardzo dobrze, bardzo dobrze teraz e, się wybroniliśmy, główny fajny mecz gra na tej prawej stronie, e, bo bardzo często neutralizuje e, te akcje, jeszcze zanim one wydają się być groźne, więc e, to jest spoko, dobra, no to robimy jeszcze zmianę, e, więc Schröder wejdzie sobie tutaj za Oxforda, Forda, e, ciebie już nie możemy dać niżej, e, ale to w takim razie Proft zmieni się z Maut Manningerem i Szomurodo już wejść nie może, bo to by była szósta zmiana, więc e, dwie zrobimy, a Reszbeczaj spalił, szkoda. Dobra, e, a nie, nie, nie będę przychodził do wyniku, bo to może zakrzywić nam tutaj, wieć jakiś e, obraz. Dla gry, w sensie, że um, ona stwierdzi, że ktoś tam nie zagrał, ktoś nie wszedł czy coś, więc już zostawmy sobie to do końca. Niewiele tego wirtualnego czasu zostało. Wygrywamy w bardzo istotnym, w kontekście tabeli starciu. Fajne jest też to, że zobaczcie ilu zawodników mogło się pojawić. Um, to mnie mega cieszy. No, Profet zagrał fantastyczne zawody. Tak naprawdę nie ma komu, nie mam komu czegokolwiek do zarzucenia, bo no Giki mógłby mieć większą ocenę, ale nie ma większej, bo obrona grała tak dobrze, że oni nie zaatakowali, a obrona też nie miała za dużo roboty, bo e, pomoc tak dobrze sobie radziła, a pomoc w sumie e, brała udział głównie w ataku, bo mimo równego posiadania piłki, to my głównie grę e, mam wrażenie toczyliśmy na ich połowę, więc jestem zadowolony. I przed nami, słuchajcie, okno transferowe. Zatem mam do was gorącą prośbę, abyście w tym momencie napisali mi, jakich zawodników chcielibyście, żebyśmy sprowadzili w tym zimowym oknie transferowym, czy może są piłkarze na kontraktach, których uważacie, że powinniśmy do siebie pozyskać. E, jestem naprawdę ciekawy waszych propozycji, czekam na nie. E, I to, co bardzo istotne, e, to, co bardzo istotne, no to zobaczmy jeszcze tylko sytuację z naszymi zawodnikami e, wypożyczonymi. Jak się to prezentuje? Beriszy nie możemy negocjować, Natana Ake możemy e, kupić, ale problemem są pieniądze. Eldor Szomurodów. Pytanie, czy chcemy kupić tego zawodnika? Pytanie jest do Was, ponieważ Pepi, e, czy Pep, tak, Pepi wróci, e, więc będziemy mieli tę opcję. Szomurodowa mamy wynegocjowanego za. E, nie pamiętam już jaką kwotę, e, ale no jest, wy, jest wynegocjowany, e, bo tu jest market value. Nie pamiętam, czy to jest, e, nie pamiętam, jakie tam wchodziły pieniądze w grę, ale mamy. Mogę to kliknąć w sumie, ale. O, mamy 7 milionów, więc, e, więc 7 milionów to jest naprawdę śmieszny pieniądz. E, Pytanie, czy on zejdzie z pensji? Wydaje mi się, że tak. E, jeśli chodzi o statystyki, to one wyglądają naprawdę nieźle 7 goli, e, więc no, jest bardzo wartościowym elementem tej ofensywy, no bo wszyscy ci goście są niemal równi. Co prawda, to jest najmniej bramek ze wszystkich, ale to jest 7 goli, tu jest 8, tu jest 9, więc wygląda to dobrze. Zatem pytanie, e, co sądzicie, jak powinno, jak powinniśmy. Rozwiązać tę sytuację. No największym problemem jest ewentualne odejście Beriszy, więc może wtedy będziemy grali na trzech napastników, ale będziemy mieli trzech napastników takich w typie dziewiątki. To tak trochę ciężko. Dlatego czekam na Wasze propozycje, komentarze. Za dziś wielkie dzięki.